Cześć, witajcie. Dziś zajmiemy się tematem szalenie ciekawym, ale też szalenie kontrowersyjnym, wydaje mi się, ponieważ dziś spróbuję Wam przedstawić wszystkie dowody i argumenty przemawiające za tym, że rodzice i brat Jobenej Ramsey nie mają nic wspólnego z jej śmiercią i są niewinni, wbrew powszechnej opinii. Niedawno utworzyłam na Facebooku ankietę, w której zapytałam Was, jaka jest Wasza opinia na temat tej sprawy. Czy uważacie, że winni są Ramseyowie, czy uważacie, że winny jest jakiś nieznany przestępca, który tej nocy do domu się włamał? I na chwilę obecną w ankiecie wzięło udział osób 431, z czego 349 osób uznało, że Ramseyowie są winni i jedynie 82 osoby uznały, że Ramseyowie są niewinni i winny jest jakiś nieznany sprawca. I absolutnie mnie ten wynik nie dziwi. Ja też przez bardzo długi czas uważałam, że winny jest ktoś z Ramseyów. Obecnie nie jestem tego taka pewna, powiedziałabym, że obecnie jestem gdzieś po środku i absolutnie nie mam na ten temat zdania. Natomiast jeżeli, powiedzmy, nie wiecie na ten temat nic w chwili obecnej, nie wiecie, nie znacie sprawy Jobenej Ramsey prawie w ogóle i teraz sobie wygooglujecie frazę Jobenej Ramsey i zaczniecie czytać wszystkie te artykuły i linki, które są dostępne, to bardzo szybko można odnieść wrażenie, że rzeczywiście Ramseyowie są winni. Większość tych materiałów rzeczywiście kręci się głównie wokół rodziców i brata jako możliwych podejrzanych. I ostatnio zdarzyło mi się przeczytać książkę Johna Douglasa, byłego agenta FBI, o tytule Law and Disorder, prawo i nieporządek z 2013 roku i Douglas w tej książce przedstawia zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę, on wyraża zupełnie inną opinię i ma wiele argumentów przemawiających za tym, że Ramseyowie są niewinni i jest to zdecydowanie opinia niepopularna i pomyślałam, że dzisiaj spróbuję Wam przedstawić wszystkie te jego argumenty. Podkreślam, to są jego argumenty, nie moje. Wiecie, głównie tak trochę, żeby zachować balans, jeżeli większość dostępnych materiałów mówi o Ramseyach jako podejrzanych, to ja chciałabym zrobić coś innego i spojrzeć na tą sprawę z innej perspektywy. Tak no, żeby było ciekawie, nie? Nie mogę się doczekać, żeby poczytać komentarze. Ja uważam opinię Douglasa za bardzo ciekawą głównie ze względu na jego doświadczenie. Nie wiem, czy kojarzycie serial Mindhunter, który wyszedł kilka lat temu. Ten serial jest na podstawie jego życia i jego książki o tym samym tytule. I oczywiście to, co jest pokazane w serialu, jest troszkę zmienione, jak to zwykle bywa w takich produkcjach fabularnych. Natomiast ogólnie cała historia jest prawdziwa. Douglas przez wiele lat był agentem FBI, był negocjatorem, psychologiem, pracował w Wydziale Nauk Behawioralnych w Quantico, pracował przy ponad 5000 spraw i generalnie jest właśnie uznawany za jednego z pierwszych profilerów policyjnych. Także facet ma zdecydowanie łeb jak skrabie i myślę, że wypada jego opinię też wziąć pod uwagę. Także ja wszystkie jego argumenty sobie z jego książki wypisałam i chciałabym je Wam tutaj wszystkie przedstawić i również powiedzieć, co o nich myślę, czy uważam, że on może mieć rację, jaka jest wartość tego argumentu, jak i również przedstawię Wam później kilka argumentów innego policjanta z Colorado, Lou Smitha, który również troszkę zdanie Douglasa podzielał i również znalazł kilka dowodów sugerujących, że Ramseyowie mogą być niewinni. Natomiast zanim przejdziemy dalej, chciałabym tak szybko omówić jeszcze raz sprawę Jobenej Ramsey, tak dla pewności, że wszyscy ją znamy i wszyscy wiemy, o co chodzi. Jobenej Ramsey w momencie śmierci w 1996 roku miała 6 lat. Razem ze swoimi rodzicami Johnem i Patsy Ramsey oraz 9-letnim bratem Burkiem mieszkała w Boulder w Colorado. Sprawa Jobenej stała się bardzo słynna i popularna m.in. dlatego, że dziewczynka występowała w wielu dziecięcych konkursach piękności. Jest to generalnie sprawa, która jest dosyć kontrowersyjna i ja się tutaj zupełnie zgadzam. Pakowanie dzieci w jakieś takie dziwne konkursy piękności od małego jest czymś zupełnie dziwnym i wydaje się niepotrzebnym. Natomiast z tego, co słyszałam, ponieważ nie jestem w tym temacie w żaden sposób obeznana, natomiast z tego, co słyszałam na południu Stanów Zjednoczonych, skąd Ramseyowie pochodzą, Jobenej urodziła się w Atlancie, jest to dosyć popularne i modne i podobno dosyć wiele osób takie rzeczy robi. I 25 grudnia 1996 roku Ramseyowie wzięli swoje dzieci na obiad świąteczny do znajomych. Wracając do domu, zatrzymali się jeszcze w domach dwóch znajomych, żeby złożyć życzenia i wymienić się prezentami. Do domu wrócili podobno około godziny 21. Jobenej zdążyła już zasnąć w samochodzie, także jej tata tylko wniósł ją do domu, zaniósł ją po schodach i położył ją do łóżka. Wszyscy domownicy tego dnia położyli się wcześnie spać, ponieważ następnego dnia mieli wstać rano bardzo wcześnie, jechać na lotnisko, odebrać innych członków rodziny, po czym wszyscy razem mieli lecieć do Michigan, po czym mieli lecieć na Florydę do Disneylandu. Pierwszą osobą, która wstała, była Patsy Ramsey, wstała około 5:45. Zeszła ze swojej sypialni na trzecim piętrze na drugie piętro, żeby obudzić dzieci i wtedy też odkryła, że Jobenej zniknęła ze swojego łóżka. Zeszła wtedy piętro niżej do kuchni sprawdzić, czy może dziewczynka nie zeszła już do kuchni i nie zaczęła jeść śniadania
I schodząc po spiralnych schodach w domu, na jednym ze stopni znalazła trzy kartki, których wcześniej zdecydowanie tam nie było. Gdy je podniosła i zaczęła czytać, zorientowała się, że jest to list z żądaniem okupu, w którym sprawca czy sprawcy piszą, że zabrali Joe Benet i że żądają 180 tysięcy dolarów okupu, a jeżeli nie, to zabiją ich córkę. Patsy obudziła męża i bardzo szybko zadzwoniła na policję, wykonała telefon o godzinie 5:53. Szybko miejsce zajęło się od policjantów, jak i od ich znajomych, ponieważ Ramsayowie również poinformowali swoich znajomych. Porywacze zapowiedzieli, że skontaktują się z Ramsayami i podadzą im kolejne instrukcje, co zrobić z pieniędzmi. Także policja razem z Ramsayami czekała w ich domu na telefon. Natomiast telefon nie dzwonił, miał bodajże zadzwonić pomiędzy 8 a 10 rano, natomiast dochodziła pierwsza i wciąż telefon milczał. Ramsayowie oczywiście odchodzili od zmysłów, więc jedna z policjantek obecnych na miejscu, Linda Arndt, zaproponowała, żeby John wziął swojego znajomego, Fleeta White'a, i przeszukali jeszcze raz dom. Oczywiście wtedy ona nie przypuszczała, że oni rzeczywiście coś znajdą. To miał raczej taki charakter, wiecie, żeby dać Johnowi jakieś zajęcie, żeby czuł się potrzebny, a nie tylko siedział na tyłku i odchodził od zmysłów, żeby rzeczywiście czymś się zajął i miał wrażenie, że robi coś, co przybliża go do odnalezienia córki. John i Fleet zaczęli od przeszukania piwnicy, która była dosyć spora, i była w niej jedna komórka, która na początku nie została przeszukana podczas tego pierwszego przeszukania, które zostało przeprowadzone przez policję, a to dlatego, że drzwi nie chciały się otworzyć, natomiast Johnowi Ramsay udało się je otworzyć. Gdy je otworzył, na podłodze zobaczył ciało swojej córki, częściowo przykryte kocem. Joe Benet zginęła od uduszenia. Do uduszenia jej wykorzystano coś, co nazywa się garota. Jest to taki długi sznurek, na końcu którego ktoś przywiązał dwa kawałki pędzla należącego do Patsy Ramsay. Dodatkowo otrzymała silne uderzenie w boku głowy, które spowodowało pęknięcie czaszki. Okej, i teraz przyjrzymy się tej sprawie troszkę bliżej przez pryzmat wszystkich argumentów Johna Douglasa. Myślę, że na początku też trzeba wspomnieć, że Douglas został w tę sprawę po raz pierwszy zaangażowany jakieś 2 tygodnie po śmierci Joe Benet i został poproszony o pomoc przez adwokatów Ramsayów, którzy próbowali udowodnić swoją niewinność. Co oczywiście trochę podburza jego wiarygodność, ponieważ może nam się wydać taki trochę stronniczy, ponieważ za konsultację wziął od nich pieniądze. Natomiast Douglas podkreśla, że on pracuje dla ofiary i zanim podejmuje się takiej sprawy, wymaga podpisania umowy, że on właśnie pracuje po to, żeby tę sprawę rozwiązać, i w żaden sposób nie ma zamiaru być stronniczy. Jak również wyznał, że w momencie, gdy zajął się sprawą i zdał sobie sprawę, że Ramsayowie są niewinni, zdecydował się przestać brać od nich pieniądze i pracować dla nich pro bono właśnie po to, żeby uniknąć tych oskarżeń o bycie stronniczym. Ale przejdźmy teraz do argumentów, pozwolę Wam samemu zdecydować, czy uważacie, że Douglas był stronniczy, czy nie. Więc jak już powiedzieliśmy, to John Ramsay znalazł ciało córki. Gdy je znalazł, zdjął jej taśmę izolacyjną, którą miała zaklejone usta. Próbował również poluzować więzy, którymi miało związane ręce, po czym ją podniósł i zaniósł do salonu pokazać wszystkim, że ją znalazł. Ja bym nigdy nie przywiązała do tego żadnej wielkiej wagi, natomiast Douglas, trzeba mu tutaj przyznać, że zdecydowanie ma bardzo analityczny umysł i potrafi naprawdę interpretować małe detale. Według niego fakt, że to John znalazł Joe Benet, wskazuje na to, że jest on niewinny i nie wiedział, że jej ciało znajduje się w komórce. Według Douglasa w większości takich przypadków, gdy rodzic jest winny śmierci dziecka i ukrył gdzieś ciało i czeka na to, aż będzie odnalezione, to nigdy nie znajduje go sam, lecz czeka, aż zrobi to ktoś inny. Czyli w momencie, gdy w piwnicy był John i jego znajomy Fleet, John czekałby, aż to Fleet znajdzie jej ciało, albo na przykład zasugerowałby: okej, ja poszukam w tej części, a ty poszukaj w tej części, licząc na to, że to właśnie Fleet natrafi na komórkę i on znajdzie ciało. I John tłumaczy to tak, że jeżeli to rodzice Joe Benet, czy jedno z nich jest winne śmierci córki i próbują zatuszować i upozorować porwanie, to jest troszkę tak, jakby oni odgrywali takie przedstawienie z różnymi przedmiotami, i właśnie fakt, że Joe Benet miała zaklejone usta czy związane ręce, jest taką troszkę grą, i to są takie przedmioty, atrybuty mające na celu pokazać, że Joe Benet rzeczywiście miała paść ofiarą porwania. Więc oni nakleiliby tą taśmę i związaliby jej ręce celowo, chcąc coś upozorować. Więc John, znajdując ciało swojej córki, nie odkleiłby tej taśmy i nie próbowałby rozwiązać więzów, zanim wszyscy, w tym policja, która znajdowała się w domu, by tego nie zobaczyła, ponieważ taki był cel nałożenia na nią tych wszystkich
przedmiotów. To miało wskazywać na to, że ona została porwana. I sposób, w jaki porzucono jej ciało, nie wskazuje na to, że porzucili je tam rodzice. Ciało Jobenay zostało znalezione z rękami i nogami rozrzuconymi na boki. Górna część jej ciała, w tym głowa, była przykryta niedbale kocem, tak jakby ktoś po prostu rzucił na nią koc i tak to zostawił. I John Douglas mówi, że gdy on zwykle spotykał się z przypadkami rodzicielskich morderstw, zwykle wyglądało to tak, że nawet najgorsi rodzice, nawet najgorsi sadyści po śmierci dziecka dbali o ciało tego dziecka, układali je w jakiś godny sposób. Jeżeli gdzieś je porzucali, to dbali o to, żeby to ciało wyglądało godnie. Czyli gdyby to byli rodzice, to oni tak po prostu nie rzuciliby tego koca na nią, tylko jakoś ładnie ją przykryli, może ułożyli jej włosy. Jest to coś, co rodzice zwykle ze swoim zmarłym dzieckiem robią. Natomiast Douglas tutaj niczego takiego nie zauważył. Wszystko wskazuje na to, że osoba, która jej ciało tam wtedy porzuciła, albo jej nie znała, albo tylko trochę ją znała i zdecydowanie nie żywiła do nich jakichś większych uczuć. Douglas odkrył też, że jeżeli ktoś chciał łamać się do domu Ramsayów, to zdecydowanie nie było to trudne. Po pierwsze, Ramsayowie mieli alarm antywłamaniowy, jednak z niego nie korzystali, a to dlatego, że mieli dwójkę małych dzieci, która nie do końca mogła zrozumieć, jak ten alarm działa i zdarzyło im się kilkakrotnie niechcący go uruchomić, co spowodowało kilka kłopotów i Ramsayowie w końcu stwierdzili, że po prostu przestaną go przez jakiś czas używać, ponieważ uważali, że mieszkają w bezpiecznej okolicy i ten alarm nie jest im za bardzo potrzebny. Dodatkowo na krótko przed śmiercią Jobenay Ramsayowie wzięli udział w akcji charytatywnej, w której przez jeden dzień prowadzili coś, co nazywa się dom otwarty, czyli każdy mógł wpłacić pieniądze na akcję charytatywną i w zamian za to przyjść do domu Ramsayów i go sobie obejrzeć, zrobić sobie taką wycieczkę po wnętrzach. A to głównie dlatego, że dom Ramsayów był dosyć spory, pochodził z lat 20. ubiegłego wieku i był zbudowany częściowo w stylu Tudorów, więc był jakąś tam, można powiedzieć, atrakcją i ciekawostką. I Douglas mówi o tym głównie dlatego, że jak może słyszeliście, podejrzewa się, że osoba, jeżeli ktoś włamał się wtedy do domu Ramsayów, to najpewniej była ta osoba, która już jako tako rozkład pokoi i plan domu znała, ponieważ ten dom był duży, jego rozkład był dosyć skomplikowany. Oczywiście to jest tylko teoria Douglasa. Nie wiemy, czy jeżeli ktoś do domu się włamał, czy ta osoba naprawdę wzięła udział w tej akcji charytatywnej. Natomiast Douglas podaje to jako przykład, że istnieje szansa, że ktoś właśnie do składu domu się w ten sposób nauczył. I to wcale nie musi oznaczać, że osoba, która zabiła Jobenay, była członkiem rodziny, czy była kimś, kto rodzinę znał i znał rozkład domu. To mógł być tak naprawdę każdy, nawet ktoś, kogo Ramsayowie nie znali osobiście. Douglas mówi, że po raz pierwszy wyrobił sobie pogląd, że Ramsayowie są niewinni, gdy przeprowadził z każdym z nich z osobna długi, wielogodzinny wywiad. Douglas ma dosyć duże doświadczenie w przesłuchiwaniu sprawców, przestępców i według niego bardzo ciężko jest rozmawiać z kimś na dany temat przez kilka godzin i nie dać się złapać na żadnym kłamstwie czy na jakiejś nieścisłości. Douglas uważa, że gdyby oni naprawdę byli winni, czy mieli jakieś pojęcie o tym, co tej nocy stało się z Jobenay, to on zapewne wyłapałby jakieś małe wskazówki mówiące o tym, że oni w którymś momencie kłamią, czy że w ich historii są jakieś nieścisłości, czy że nie chcą być z nim do końca szczerzy. Natomiast on uważa, że tutaj w rozmowie z nimi on niczego nie wyłapał. On uznał, że oni zachowywali się tak, jak powinni zachowywać się rodzice, którzy właśnie stracili córkę i że w ich zachowaniu nie było zdecydowanie niczego podejrzliwego. Co oczywiście jest jego gdzieś tam takim subiektywnym spostrzeżeniem, jego opinią, ponieważ oczywiście znamy tak naprawdę opinię wielu innych ekspertów, którzy analizowali wypowiedzi, zeznania Ramsayów i doszli do zupełnie innych wniosków. Kolejną rzeczą, w której Douglas nie zgadza się z większością innych ekspertów, jest analiza telefonu wykonanego przez Patsy Ramsay na 911 tamtego poranka. Może słyszeliście, on jest ogólnie dostępny na YouTubie. I wiele osób wskazuje na to, że według nich Patsy brzmi jakby była winna. Natomiast Douglas mówi, że analizując sposób, w jaki ona mówi i to, co ona mówi, wskazuje na to, że nie, Patsy jest w wielkim szoku i zdecydowanie nie jest winna. To nagranie jest dostępne w internecie, także możliwe, że już je słyszeliście. I zdecydowanie słychać na nim, że Patsy Ramsay jest spanikowana i Douglas wskazuje tutaj na to, że najprawdopodobniej Patsy działa naturalnie, w sensie ona naprawdę jest spanikowana, naprawdę jest w rozsypce, w szoku i nie wie, co się dzieje, ponieważ gdyby to było udawane, w sensie gdyby Jobenay zginęła i ona by o tym już wiedziała i tylko próbowała upozorować porwanie, to jej telefon i jej wypowiedź byłaby bardziej składna, bardziej zorganizowana i przemyślana.
czyli telefon brzmiałby w stylu: dzień dobry, nazywam się Patsy Ramsey, moja córka Jobanne Ramsey została porwana, porywacze zostawili list z żądaniem okupu, żądają pieniędzy i w ogóle pomocy, pomóżcie nam. Czyli byłoby to takie przemyślane. Ona wykonując ten telefon musiałaby tak jakby zagrać i musiałaby zaplanować, co sobie powie. Natomiast sposób, w jaki Patsy Ramsey się wypowiada, jest taki zupełnie niezorganizowany. Douglas zauważa, że ona nawet ani razu nie podała imienia i nazwiska córki. Wydałoby się jedno z ważniejszych i bardziej podstawowych informacji, która jej w ogóle nie przyszła do głowy, prawdopodobnie dlatego, że była w szoku. I na przykład możecie usłyszeć, że dyspozytorka pyta Patsy, ile córka ma lat, i ona mówi, że ma 6 lat i dodatkowo dodaje niepotrzebnie, że ma blond włosy. I to jest właśnie coś, co my czasem robimy, właśnie będąc w stanie paniki, nie wiedząc, jak się zachować. Patsy po prostu próbuje pomóc i podać jak najwięcej informacji naraz, nie do końca wiedząc, od czego zacząć. Dodatkowo w ciągu tej krótkiej rozmowy jest moment, kiedy Patsy mówi, że zostawiono list z żądaniem okupu i to wszystko brzmi tak, jakby ona właśnie trzymała go w ręce i mówiła, co jest na nim napisane. I na przykład wspomina, że jest na nim napisane SBTC Victory. I Douglas właśnie tutaj też znowu podkreśla, że sposób, w jaki ona to mówi, wskazuje na to, że ona nie zna dokładnie treści tego listu, tylko dopiero skanuje go wzrokiem po raz drugi czy trzeci, ona dopiero przeczytała go kilka minut temu i ona nie zna dokładnie jego treści i dopiero patrzy na niego wciąż, odkrywając nowe szczegóły. I to znów jest coś, co raczej Patsy nie potrafiłaby sobie zaplanować, gdyby chciała. To jest raczej takie naturalne i zupełnie niezaplanowane. I możliwe też, że słyszeliście, że Patsy rozłączając się nie odłożyła dobrze słuchawki i po tym, gdy już myślała, że telefon jest złączony, nagrało się jeszcze kilka sekund, w których słychać jakieś głosy w tle. Może widzieliście dokument na temat Jobanne z 2016 roku, również z wieloma bardzo znanymi ekspertami, bo chociażby z doktorem Henrym Lee, którego możecie kojarzyć ze sprawy O.J. Simpsona albo Michaela Petersona. Jest też na przykład były agent FBI John Clementi. I wszyscy eksperci w tym dokumencie dowodzą, że to, co słyszymy pod koniec rozmowy, jest dowodem na to, że Ramseyowie są winni. A mianowicie podobno słychać tam trzy różne głosy, co by wskazywało na to, że są tam nie tylko Patsy i John Ramsey, ale również Burke, brat Jobanne, który według Ramseyów nie był tam obecny i przespał całą noc. Czyli wskazywałoby to na to, że Ramseyowie kłamią. Słuchać tam podobno też takie wypowiedzi jak co ty zrobiłeś i tak dalej, co by oczywiście wskazywało na to i co ma wskazywać na to, że to Burke jest winny i to Burke zabił Jobanne. Byłoby to bardzo ciekawe, by jakiś przestępca został tak złapany na kłamstwie, ponieważ nieprawidłowo odłożył telefon i nagrałoby się coś, co bezpośrednio wskazywałoby na jego winę. Natomiast ja niestety w tym nagraniu niczego do końca nie słyszę. Chyba jedyne słowo, jakie rozróżniłam to na 100% to jest what. Reszta to są jakieś głosy w tle i nawet nie potrafię powiedzieć, ile tam jest osób, czy jedna, czy dwie, czy trzy. Zdecydowanie nie potrafię powiedzieć, co mówią. Także to jest raczej kwestia interpretacji tego, co każdy z nas tam słyszy. Ale przejdźmy teraz do samego listu z żądaniem okupu, który jest zdecydowanie jednym z najważniejszych dowodów w sprawie i jednym z zdecydowanie dziwniejszych aspektów tej sprawy. Może już kojarzycie jako tak treść tego listu. Jest on bardzo długi, bo zajął praktycznie 2,5 strony, co jest dosyć niezwykle, ponieważ zwykle takie listy z żądaniem okupu są dosyć krótkie i zwięzłe i skupiają się na przekazaniu najważniejszych informacji. A w tym wypadku autor naprawdę dał się ponieść fantazji. Zrobiony eksperyment i napisanie takiego listu zajmuje około 21 minut i to tylko pisanie ciągiem, bez zatrzymywania się na zastanowienie się, co napisać dalej. Także to wskazuje na to, że sprawca spędził w domu Ramseyów dosyć sporo czasu. Ponieważ, jak już może kojarzycie, to jest dosyć znany fakt, list ten został napisany przy użyciu notatnika należącego do Patsy Ramsey oraz również przy użyciu pisaka, który znajdował się w domu, co jest jednym z ważniejszych dowodów i częściej podawanych dowodów na to, że Ramseyowie są winni i że zdecydowanie Patsy jest winna i że to ona sama jest autorką tego listu. Ja też długo sądziłam, że włamywanie się, żeby kogoś porwać i nieprzygotowanie sobie takiego listu wcześniej jest zupełnie nielogiczne i zupełnie bez sensu, ponieważ włamując się do czyjegoś domu, chcielibyśmy załatwić to jak najszybciej wyjść, a nie spędzać tam dużo czasu i pisać list na materiałach wziętych z ich domu i ryzykować, że ktoś nas złapie na tym i że cały nasz plan pójdzie się i
Natomiast muszę przyznać, że Douglas ma na to całkiem ciekawe wytłumaczenie, które nawet ma dla mnie sens. A mianowicie on uważa, że rzeczywiście wszyscy my tacy normalni, czy prawie normalni ludzie, jeżeli musielibyśmy się z jakiegoś powodu, jeżeli nasze życie sprowadziłoby się do tego, że musielibyśmy włamać się do czyjegoś domu i popełnić przestępstwo, to chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej. Chcielibyśmy się włamać, załatwić to, co musimy załatwić i wyjść, żeby przypadkiem ktoś nas nie złapał. Natomiast jeżeli mówimy o jednostkach bardziej zaburzonych, o pedofilach, seryjnych mordercach i tego rodzaju ludziach, to oni nie działają tak samo jak my. Oni włamując się czasem do czyjegoś domu, robią już z samego tego taką rozrywkę i potrafią im to nawet sprawiać przyjemność. I Douglas mówi, że zna wiele spraw, w których ktoś włamywał się do domu i spędzał tam bardzo dużo czasu, nawet gdy domownicy nie poszli jeszcze spać, ponieważ jest to po prostu dla niego jakiś element całego tego przestępstwa i jest to coś, co gdzieś tam go pobudza i cieszy. I to akurat nie było w książce Douglasa, ale też gdzieś indziej przeczytałam jeszcze taką teorię, że my zwykle zakładamy, że przestępca włamał się do domu w nocy, gdy wszyscy spali. Natomiast jest bardzo możliwe, że on włamał się tam jeszcze za dnia, gdy Ramsejowie byli na obiedzie u znajomych i kręcił się po domu, miał okazję zapoznać się z jego rozkładem. Później schował się, gdy Ramsejowie wrócili i zaczekał, aż wszyscy poszli spać, aby spróbować porwać Jobenay. I to też wyjaśnia wysokość okupu, która została zażądana w tym liście. Jak może kojarzycie, było to dokładnie 118 tysięcy dolarów, co wydaje się dosyć mało, biorąc pod uwagę to, że Ramsejowie byli milionerami. Dodatkowo jest to suma bardzo zbliżona do sumy, jaką John tego roku dostał jako bonus w pracy. Także to właśnie wskazuje na to, że osoba, która ten list pisała, musiała mieć jakiś wgląd w finanse Ramsejów, a że nie było to zbyt wiele osób, to znów tutaj możemy podejrzewać, a może Johna albo Patsy. Natomiast Douglas też znalazł na to wytłumaczenie, a mianowicie Ramsejowie byli strasznymi bałaganiarzami. Ich dokumenty, odcinki z wypłat, różne zestawienia podatkowe walały się tak naprawdę wszędzie w domu na widoku i do tych informacji mógł tak naprawdę mieć dostęp każdy, również osoba, która by się do domu włamała i kręciła. I rzeczywiście gdzieś podobno na którejś szafce w kuchni leżały jakieś papiery, w tym jakieś zestawienie podatkowe, na którym ta suma 118 tysięcy się znajdowała. Także możliwe, że przestępca kręcąc się po domu po prostu gdzieś tą sumę zauważył i uznał, że tak trochę może namiesza w śledztwie, używając właśnie tej kwoty. Natomiast Douglas też podkreśla, że wiele rzeczy w tym liście zupełnie nie ma sensu, także nawet ta kwota może być zupełnie przypadkowo. Dodatkowo okazuje się, że ona w tamtych czasach, to 118 tysięcy, równało się dokładnie około 1 milionowi meksykańskich peso. Także znów tutaj można by stworzyć teorię, że osoba, która próbowała Jobenay porwać, albo była z Meksyku, albo planowała później uciec do Meksyku i stąd właśnie ta kwota. Dodatkowo ani razu w tym liście nie pada imię Jobenay i Douglas uważa, że gdyby ten list był pisany przez kogoś, kto był jej bliski, na przykład któregoś z jej rodziców, to zapewne to imię padłoby tam chociaż raz. Natomiast fakt, że ono nie zostało tam użyte, wskazuje na to, że osoba, która ten list pisała, po prostu nie wiedziała, jak to imię się pisze. Jak może zauważyliście, jej imię jest dosyć oryginalne. Powstało z połączenia dwóch imion jej ojca, John i Bennett, tak powstało Jobenay. Dodatkowo drugim E jest akcent, żeby nadać temu wszystkiemu taki bardziej francuski takie francuskie brzmienie. Dodatkowo ja to wymawiam Jobenay, więc założyłam, że większość osób, zwłaszcza Polaków, wymawia to po prostu Jobenay. Natomiast jej rodzice i Amerykanie, większość Amerykanów zwykle wymawia to Jobenay, robiąc to, wiecie, taki J, czytając to po francusku, żeby brzmiało to tak bardziej z francuska. Więc jest bardzo możliwe, że sprawca słyszał już gdzieś to imię, wiedział, że ona ma na imię Jobenay, natomiast nie miał pojęcia, jak się jej pisze i postanowił po prostu go unikać. Mniej znane są też okoliczności, w jakich dokonano odkrycia, że ten list został napisany przy użyciu notatnika należącego do Patsy, ponieważ to nie stało się od razu. W pewnym momencie Ramsejowie zostali poproszeni przez policję o dostarczenie jakichś próbek swojego pisma, żeby wykluczyć właśnie ich jako autorów tego listu. I Patsy pierwsze, co zrobiła, to właśnie poszła złapać swój notes, który gdzieś tam trzymała w kuchni, ponieważ było to pierwsze, co przyszło jej do głowy. I właśnie przy kartkowaniu tego notesu okazało się, że na jednej ze stron ktoś napisał Mr. and Mrs. i zaczął chyba pisać literkę R i przestał. I okazuje się, że to właśnie zostało napisane przez sprawcę, który na początku chciał zaadresować ten list do obojga Ramsejów, po czym zmienił swoje zdanie, zaczął pisać jeszcze raz i list zaadresował tylko do Johna, zupełnie nie wspominając w liście Patsy.
I Patsy była tym odkryciem zdziwiona tak samo jak wszyscy. I muszę przyznać, że no może jest to możliwe, natomiast wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, że Patsy zdecydowałaby się dać policji notes, którego użyła do napisania tego listu z żądaniem okupu. Wydaje mi się, że po prostu przyniosłaby jakąś inną próbkę, poszukałaby jakichś innych swoich notatek, no ponieważ wydaje się to raczej taką mało rozsądną rzeczą do zrobienia. Natomiast może znany też jest Wam już ten fakt, że to, co wskazuje na Patsy jako winną lub współwinną śmierci Jo Benet, jest fakt, że jej próbki pisma zostały przeanalizowane przez ekspertów, przez grafologów, którzy zostali poproszeni o pomoc przez policję w Boulder. Było ich 4, cała czwórka wyeliminowała Johna jako autora, natomiast 3 wyeliminowało Patsy. I jeden przyznał, że nie był pewny, stwierdził, że może jest szansa, że Patsy była autorką tego listu, natomiast nie potrafił tego powiedzieć na 100%. I John Douglas niestety nie odnosi się do tego tematu za bardzo, to wciąż jest kwestia sporna. W niektórych momentach rzeczywiście pismo autora tego listu jest bardzo podobne do pisma Patsy. Rzeczywiście, gdy widziałam porównanie niektórych słów napisanych przez Patsy i napisanych przez autora tego listu, są one naprawdę bardzo podobne. Natomiast zastanawia mnie, on tego nigdzie nie wspomniał, to jest akurat takie moje domysły, jeżeli założymy, że ten list naprawdę został napisany przez rzekomego porywacza, czy jest szansa, że on, korzystając z notatnika Patsy, po prostu zaczął próbować kopiować jej pismo, ponieważ miał do niego dostęp, miał jej notatki, mógł je sobie wertować i po prostu zacząć naśladować jej pismo, tak żeby namieszać jeszcze troszkę w śledztwie. Jeżeli zastanawiacie się, jak taki teoretyczny porywacz mógł dostać się do domu Ramsayów, to już mówię, w piwnicy domu było otwarte okno, zauważono to podczas przeszukiwania domu i od razu stało się oczywiście możliwe, że właśnie tak porywacz dostał się do domu, wybił okno w piwnicy, po czym wszedł do środka i tym sposobem zyskał dostęp do całego domu. Natomiast John Ramsay od razu wyjaśnił, że osobą, która to okno zbiła, był on i stało się to kilka miesięcy wcześniej, gdy wrócił skądś do domu, nikogo w domu nie było, a on się zorientował, że zapomniał kluczy. Więc żeby jakoś dostać się do domu, po prostu wybił to okno i nigdy po prostu nie zabrał się za to, żeby je naprawić. I z tym oknem też jest bardzo dużo kontrowersji, ponieważ niektórzy uważali, że to okno było za małe w ogóle dla jakiegoś człowieka, żeby się tam przycisnąć. Natomiast zdecydowanie można było się tamtędy dostać, ponieważ po pierwsze John Ramsay w ten sposób dostał się do środka. Również jeden z policjantów Colorado, o którym jeszcze za chwilę trochę powiemy, Lou Smith również zrobił eksperyment i pokazał, że da się dostać do środka przez okno. Jednym z największych problemów jest, znaczy problemów, jedną z największych kwestii spornych jest pajęczyna, która znajdowała się w rogu okna. Niektórzy uważają, że nie dało się dostać do środka, nie zrywając pajęczyny. Douglas znów za bardzo się do tego nie odnosi. Ja tak patrząc na zdjęcia tej pajęczyny, czasem się zastanawiam, czy na przykład nie wygląda w zasadzie na troszkę zerwaną, czy ona nie była wcześniej większa, ponieważ ona wygląda na lekko naruszoną. Było kilka eksperymentów, według których to okno nie było na tyle szerokie, żeby wsadzić tam swój tyłek, nie zawadzając o dwa rogi tego okna, natomiast nie jest to do końca pewne, więc ponieważ nie wiemy, czy jeżeli sprawca się tamtędy dostał, to nie wiemy ile ważył, czy był szczupły, czy był gruby, nie wiemy, jak był zwinny, także to jest też znów taka kwestia sporna, której już pewnie nigdy do końca nie wyjaśnimy. Nie istnieją żadne dowody na to, że którekolwiek z rodziców dopuściło się kiedyś przemocy wobec któregoś ze swoich dzieci. Może wiecie, że John Ramsay, zanim ożenił się z Patsy, był w innym małżeństwie, z którego miał 3 dzieci. Oni również nie zgłosili, żeby John kiedykolwiek w jakiś sposób był agresywny, żeby chciał zrobić im krzywdę. Także nie było żadnych dowodów na to, żeby dzieci Ramsayów w jakikolwiek sposób cierpiały. Zapytano o to ich lekarzy rodzinnych, zapytano znajomych i nikt nie zgłosił niczego nadzwyczajnego. Także nie mamy żadnych dowodów na to, aby Ramsayowie kiedykolwiek chcieli zrobić swoim dzieciom krzywdę. Co według Douglasa wskazuje na to, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby nagle rodzice przestawili się tak bardzo, że byliby w stanie zabić swoje dziecko, zaciskając mu sznur na szyi. W szczególności, że to zaciskanie tego sznura trwało dosyć długo. To nie jest tak, że ktoś udusił ją dosyć szybko. To zaciskanie było bardzo powolne. I Douglas sugeruje, że właśnie duszenie Jo Benet sprawiało sprawcy przyjemność. To znów wskazywałoby na przestępstwo motywowane jakoś seksualnie, po prostu sprawcy duszenie jej sprawiało przyjemność. Natomiast jeżeli założymy, że rodzice nie byliby w stanie zamordować córki, to mamy w sumie 2 opcje. Albo doszło do tej śmierci w wyniku jakiegoś wypadku domowego, o tym za chwilę powiemy,
albo winny jest 9-letni Burke. I to jest teoria, która naprawdę cieszy się bardzo dużą popularnością w internecie. Wiele osób uważa, że Burke był prawdopodobnie w jakiś sposób niestabilny czy na coś chory i że zabił swoją siostrę. I Douglas rozprawia się z tym dosyć szybko, mówiąc, że nie ma zbyt wielkich szans na to, że Burke jest tutaj winny. Po pierwsze wskazuje na to, że on jest zbyt mały, dzieci funkcjonują troszkę inaczej niż dorośli i z tego, co ja zrozumiałam, wszystkie te teorie bazują na tym, że Jo Benet najpierw została uderzona w głowę w wyniku jakiegoś wypadku, może upadła, może Burke uderzył ją w złości i któryś z rodziców Patsy czy Johna lub oboje, bojąc się konsekwencji dla swojego syna i tego, że nie dość, że stracili córkę, to że jeszcze syn zostanie im odebrany jako morderca, próbują upozorować porwanie i w którymś momencie, gdy pozorują to porwanie i aranżują wszystkie poszlaki, odkrywają, że Jo Benet jednak nie zmarła i postanawiają w tej chwili dokończyć dzieła i zabić ją, dusząc ją przy pomocy tego sznurka. I Douglas tutaj mówi, że jest bardzo mało prawdopodobne, że rodzice, którzy nigdy nie dopuścili się przemocy wobec swoich dzieci, zrobiliby coś tak okropnego swojej córce, jak bardzo powolne zaciskanie sznura na szyi. Natomiast on podaje argument, który rozprawia się z tymi wszystkimi teoriami tak naprawdę w sekundę, ponieważ on zwraca uwagę na to, że myślenie, że Jo Benet najpierw została uderzona w głowę, a później uduszona, jest błędne. Nigdzie na miejscu zbrodni, nigdzie w domu nie znaleziono ani kropli krwi, nie znaleziono żadnego dowodu na to, że ktoś próbował gdzieś krew posprzątać. Ponieważ gdyby Jo Benet została najpierw uderzona w głowę, a później uduszona, to gdzieś musiałoby dojść do rozlewu krwi. Uderzenia w głowę są zwykle dosyć obficie krwawiące, więc gdyby Jo Benet została czymś uderzona w bok głowy, musielibyśmy znaleźć chociaż trochę krwi. A fakt, że nigdzie tej krwi nie znaleźliśmy, wskazuje na to, że Jo Benet już albo nie żyła w momencie, gdy została uderzona w głowę, lub znajdowała się może kilka minut lub kilka sekund od śmierci. Douglas podkreśla, że nigdy nie spotkał się ze sprawą, w której ktoś byłby w stanie zupełnie absolutnie wyczyścić jakieś miejsce z krwi, tak że na przykład test luminolem niczego by nie wykazał. Jest to praktycznie niemożliwe, tak samo jeżeli Ramsayowie użyliby jakichś ścierek czy szmat do wyczyszczenia takiego miejsca, to również z tymi ścierkami musieliby coś zrobić, one gdzieś pewnie zostałyby znalezione, ponieważ oni nie mieli za dużo czasu, żeby gdzieś je wywieźć. Także właśnie według Douglasa uderzenie w głowę nastąpiło w momencie, gdy ktoś już coś zaciskał na jej szyi. Co naprawdę dosyć mi namieszało, ponieważ ja przez dosyć długi czas właśnie żyłam w przekonaniu, że najpierw doszło do uderzenia w głowę, a później do uduszenia. Natomiast rzeczywiście ciężko znaleźć powód, dla którego Burke czy rodzice mieliby dusić swoje dziecko czy swoją siostrę, gdzie rzeczywiście możemy się domyślać, że rzeczywiście mogło dojść do jakiegoś wypadku, może do jakiejś bójki pomiędzy rodzeństwem i Jo Benet ucierpiała jakiś uraz w głowę. Tak ciężko jest sobie wyobrazić, że któryś z nich zaczęłoby powoli dusić Jo Benet. To rzeczywiście raczej wskazuje na jakiegoś sprawcę, którego nie znamy, który włamał się do domu i chciał ją zabić. Ale wracając do Burka. Jednym z powodów, dla których często właśnie traktuje się go jako możliwego sprawcę, jest to, że ostatnią rzeczą, jaką Jo Benet zjadła przed śmiercią, był ananas. W jej żołądku znaleziono częściowo przedstawione fragmenty ananasa. Na stole w jadalni znajdowała się miska z ananasem oraz szklanka po herbacie. Na obu tych rzeczach znaleziono odciski palców Burke'a. I właśnie sprawa z ananasem jest dosyć dziwna, ponieważ żaden z rodziców nie pamięta, aby dawało tej nocy Jo Benet ananasa. W szczególności, że ona już spała, gdy wrócili do domu, więc tak naprawdę nie mieli takiej sposobności. I właśnie powstała taka teoria, że Burke wstał z nocy, żeby zjeść ananasa. Na dół zeszła Jo Benet, która też tego ananasa chciała, troszkę mu tego ananasa zjadła. On się zdenerwował, uderzył ją w głowę. Nie jest też możliwe, żeby Jo Benet została przez Burke'a uduszona, ponieważ wymagało to naprawdę dużo siły i on prawdopodobnie nie byłby w stanie tego zrobić. Poza tym Douglas też zwraca uwagę na to, że dzieci zachowują się raczej trochę inaczej, ich motywy są trochę inne i raczej jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Burke nagle zaczął dusić siostrę. I Douglas zauważył jeszcze jedną ciekawą rzecz i znów tutaj niekoniecznie musimy się z nim zgadzać, natomiast trzeba mu oddać, że ma naprawdę bardzo dobre zdolności do wyłapywania małych detali, do interpretowania ich, ponieważ
ponieważ znów ja bym pewnie nawet gdybym na to zwróciła uwagę, pewnie nie potrafiłabym tego w żaden sposób zinterpretować. A mianowicie, gdy Burk się tego dnia obudził o 8 rano, gdy w domu była już policja i znajomi, on nie do końca wiedział, co się dzieje. Patsy bardzo szybko go ubrała i odesłała go do znajomych, którzy mieli się nim wtedy zająć, ponieważ nie chciała, żeby był w domu i był obecny przy tym całym dramacie, nie chciała, żeby on był świadkiem czegoś takiego. I tutaj Douglas uważa, że gdyby Burk był winny i Patsy by o tym wiedziała, to ona nigdy by czegoś takiego nie zrobiła, ponieważ ona bałaby się, że Burk coś chlapnie do tych znajomych, że wyzna im, co się stało, ponieważ wiecie, jak to dzieci, nawet jeżeli im się powie, że nie wolno im o czymś mówić, to zawsze jest szansa, że one chlapną coś niechcący. Także bardziej naturalną reakcją Patsy byłoby trzymać Burka cały czas przy sobie i nie pozwolić z nikim mu rozmawiać. Natomiast ona wydała się tym zupełnie nieprzejęta i chciała po prostu jak najszybciej Burka się pozbyć, żeby on nie był świadkiem tej całej sytuacji. I mówiąc o Burku, wiem, że wy też mi czasem pisaliście w komentarzach, że bardzo ciekawa jest jego rozmowa z doktorem Philem, ponieważ on się tam bardzo dziwnie zachowuje, a mianowicie ma na twarzy taki jakiś dziwny grymas, który wygląda na jakiś taki niezręczny uśmiech i Burk uśmiecha się nawet mówiąc o śmierci siostry i o jej pogrzebie. I zachowuje się bardzo niezręcznie i jest to interpretowane na dwa sposoby. Jedni mówią, że świadczy to o tym, że Burk jest w jakiś sposób niestabilny, zaburzony, że może jest psychopatą, socjopatą i że pewnie to wskazuje na to, że on rzeczywiście może być winny morderstwa siostry. A inni mówią, że po prostu jest to taki niezręczny uśmiech i że Burk nie bardzo wie jak się zachować. I to znów jest coś, w czym chyba nigdy się do końca nie zgodzimy, ponieważ obie te rzeczy mają trochę sensu. Zdecydowanie potrafię się wczuć w sytuację osoby, która zachowuje się niezręcznie i może czasem niepotrzebnie się uśmiecha. I przypuszczam, że gdybym ja siedziała przed kamerami naprzeciwko doktora Phila, który zawsze mnie trochę śmieszy, to pewnie też bym się trochę uśmiechała. Ciężko jest to zinterpretować z tego, co wiem, gdy oglądałam różne właśnie wypowiedzi różnych ekspertów i innych osób na ten temat, to znów zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że Burk właśnie zachowuje się dziwne i świadczy to o tym, że on coś ukrywa, a inni mówią, że to jest po prostu taki niezręczny uśmiech, ponieważ Burk nie wie, jak się zachować. Też czasem pisaliście mi o teorii, że jest możliwe, że JoBenet tej nocy zmoczyła łóżko, ponieważ jest to coś, co jej się dosyć często zdarzało. Patsy była zwykle odpowiedzialna za mycie jej i zmienianie jej pościeli, także jest możliwe, że to jest właśnie to, co się tej nocy wydarzyło. Patsy na przykład wzięła córkę do łazienki, zaczęła ją myć, przebierać, doszło do jakiegoś wypadku, wskutek którego dziewczynka się przewróciła i uderzyła w głowę, a matka, myśląc, że ona zmarła, postanowiła upozorować całe takie porwanie. Natomiast znów tutaj Douglas mówi, że nie ma żadnego, po pierwsze nie ma żadnego dowodu, że JoBenet w ogóle zmoczyła łóżko tej nocy. Jej łóżko było suche. Rzeczywiście znaleziono mocz na jej gettach, natomiast zwykle, gdy ludzie umierają, po prostu bezwiednie oddają mocz, więc możliwe, że to właśnie tutaj miało miejsce. Nie mamy żadnego dowodu na to, że JoBenet tej nocy zmoczyła łóżko. Tak samo jak już mówiliśmy też, nigdzie nie znaleziono żadnych śladów krwi, ani żadnych śladów na to, że ktoś próbował tę krew zmyć. Autopsja wykazała, że rana na głowie JoBenet nie odpowiada obrażeniom, które odnieślibyśmy właśnie w przypadku upadku. Jest to zdecydowanie obrażenie, które zostało zadane jakimś długim, tępym narzędziem w bok głowy. Tutaj wskazuje się między innymi na jakąś pałkę albo na latarkę, która została znaleziona w domu Ramseyów. I chyba do dziś nie do końca jest pewne, do kogo ta latarka należała. Przez jakiś czas była teoria, że była to latarka, która nie miała ze sprawą nic wspólnego, została przeniesiona tam na miejsce przez jednego z policjantów, który po prostu ją tam zostawił i o tej zgubie zupełnie zapomniał. I z tego, co zrozumiałam, ponieważ Ramseyowie byli bałaganiarzami, mieli duży dom, w którym było zwykle bałagan, to nie do końca jest pewne, czy to na pewno była ich latarka. Obecnie chyba zakłada się, że tak, to była ich latarka. Natomiast jest szansa, że jeżeli ktoś włamał się do domu i zabił JoBenet, mógł zrobić to przy użyciu jakiejś swojej pałki czy latarki, którą później po prostu zabrał ze sobą. Ale przejdźmy teraz do sprawy DNA. Jak też może już kojarzycie, na gettach, na bieliźnie oraz pod paznokciami JoBenet znaleziono materiał genetyczny, znaleziono DNA niezidentyfikowanego mężczyzny. Dodatkowo na kocu, którym przykryto jej ciało, znaleziono włos łonowy, który też nie należał do nikogo z domowników, więc mamy tutaj troszkę materiału genetycznego, który należy do nieznanej osoby. Możecie też kojarzyć, że przeprowadzono kilka eksperymentów, ponieważ była taka teoria, że ten materiał genetyczny na jej bieliźnie
pochodził od jakiegoś przypadkowego pracownika fabryki gdzieś w Chinach czy w Tajlandii, który po prostu tą bieliznę wyprodukował czy pakował. Ona została wysłana, sprzedana w Stanach i rodzice założyli ją na JobAnay, nie uprawszy jej wcześniej. To była możliwe, że nowa bielizna to nie jest. Próbowałam znaleźć jakieś informacje, czy wiemy o tym, czy ta bielizna była już wcześniej prana, czy nie, natomiast nie udało mi się nic znaleźć. Także możliwe też, że Ramzajowie sami nie byli pewni. Możliwe, że JobAnay miała tą bieliznę na sobie po raz pierwszy i nigdy wcześniej ona nie była prana. I ten materiał genetyczny właśnie jest zupełnie przypadkowy i pochodzi od jakiegoś pracownika fabryki. Natomiast w tym wypadku natrafiłam na trochę sprzeczne informacje, ponieważ widzicie, John Douglas pisze o tym, że ten materiał genetyczny był pod paznokciami, na bieliźnie i też na getrach, a większość dokumentów, większość materiałów na ten temat skupia się głównie właśnie na tym materiale na bieliźnie. I znów wracając do tego dokumentu dosyć obszernego z 2016 roku, tam dr Henry Lee właśnie przeprowadza eksperyment, w którym kupuje nową bieliznę ze sklepu, nie pierze jej i sprawdza, czy można na niej znaleźć DNA i rzeczywiście znajduje na niej DNA, które zapewne pochodzi z fabryki. Douglas tutaj właśnie też mówi, że niestety tego nie wiemy i on nie potrafi na 100% tego powiedzieć, natomiast wytyka tutaj błąd w rozumowaniu policji, ponieważ oni bardzo skupili się na tej misce z ananasem i na odciskach palców na tej misce, właśnie skupiając się na rodzinie i na burku, za bardzo ignorując właśnie fakt tego DNA, który może też wskazywać na jakiegoś innego sprawcę. I on właśnie tutaj krytykuje policję, mówiąc, że oni zbyt szybko skupili się na rodzinie i nie zrobili wystarczająco dużo, żeby poszukać jakiegoś innego sprawcy. A wracając jeszcze do miski z ananasem, to znajdowały się na niej nie tylko odciski burka, ale również pacji. I zastanawiałam się właśnie, jakie to tutaj może mieć znaczenie, ponieważ Douglas mówi, że jest kilka opcji. Jest możliwe, że Ramzajowie dali rzeczywiście JobAnay tego ananasa, natomiast w wyniku tych wszystkich wypadków i tego całego szoku zwyczajnie o tym zapomnieli. Jest też szansa, że JobAnay wstała i sama go sobie wzięła. Jest też szansa, że to sprawca go jej podał i nie zostawił nigdzie odcisków palców, ponieważ mógł nosić rękawiczki. A fakt, że na tych naczyniach znajdują się odciski domowników, nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ oni tam żyli, oni tam mieszkali, zmywali naczynia, korzystali z tych naczyń i po prostu te odciski mogły się tam znaleźć i nie ma w tym nic dziwnego. Ich odciski znajdują się prawdopodobnie na większości naczyń. Na bieliźnie JobAnay znaleziono niewielkie ślady krwi, natomiast nie została ona zgwałcona. Nie wiem, jak to tutaj dokładnie opisać, żeby nie ryzykować, że ten film zostanie zdjęty. Natomiast prawdopodobnie doszło do wprowadzania jakiegoś niewielkiego obiektu, na przykład palca, i stąd właśnie pojawiła się ta krew. Także to też znów tutaj może wskazywać na jakieś przestępstwo umotywowane seksualnie, co znów może wskazywać na jakiegoś sprawcę z zewnątrz. Jest też oczywiście możliwe, że ktoś to zrobił tylko po to, żeby sprawić, że wygląda to jak przestępstwo umotywowane seksualnie, a tak naprawdę motyw był zupełnie inny. Takie rzeczy też się już zdarzały. Natomiast Douglas zwraca uwagę na to, że jeżeli weźmiemy wszystkie te dowody i zestawimy je razem, to jest włos łonowy, DNA niezidentyfikowanego mężczyzny pod paznokciami, jak i na bieliźnie, oraz ta krew i oznaki molestowania. Wszystko wskazuje na to, że jednak powinniśmy szukać jakiegoś sprawcy z zewnątrz, a nie rodziny. I przypuszczam, że niektórzy z Was mogą teraz myśleć, że jest szansa, że to może John Ramsey był odpowiedzialny za molestowanie córki. Istnieje też taka teoria, że to on ją molestował, doszło do jakiegoś wypadku, w wyniku którego ona zmarła. Natomiast Douglas tutaj podkreśla, że po pierwsze nie ma na to żadnych dowodów. Jak już wcześniej mówiliśmy, John miał dzieci z poprzedniego małżeństwa, które wtedy były już prawie dorosłe. Nikt nie zgłosił niczego nadzwyczajnego, on nie ma żadnej historii związanej z molestowaniem kogokolwiek, zdecydowanie już nie z pedofilią. I poza tym jeszcze John Douglas zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie John Ramsey kilka lat wcześniej stracił córkę w wypadku samochodowym. John Ramsey zmagał się ze stratą bardzo długo nie mógł poradzić sobie z utratą córki. W jego domu Douglas zauważył bardzo wiele książek na temat radzenia sobie z żałobą właśnie. I tutaj właśnie Douglas sugeruje, że jest bardzo mała szansa, że ktoś, kto przeszedł przez coś takiego, byłby w stanie przejść przez morderstwo swojej kolejnej córki, czy nawet wziąć w nim udział lub je popełnić. Uważa, że gdyby
John na przykład wiedział o tym, że to Patsy lub Burke zabili Jovene, to nie mógłby z tym faktem żyć i wcześniej czy później by się do tego przyznał. I najciekawszy moim zdaniem argument przemawiający za niewinnością Ramseyów zostawiłam na koniec i tak naprawdę nie pochodzi on od samego Douglasa, lecz od innego policjanta z Colorado, Lou Smitha. Lou, przeglądając zdjęcia z autopsji Jovene, zauważył dwie bardzo ciekawe rany. Rany te miały postać takich dwóch zaczerwienionych kropek oddzielonych od siebie dokładnie o 3,5 cm. Jedna znajdowała się tuż pod szczęką na szyi, gdzieś tutaj, a druga znajdowała się z boku na dolnej części jej pleców. I Lou zaczął się zastanawiać, skąd mogły pochodzić takie dziwne rany, ponieważ przeglądał on ostatnie zdjęcia zrobione przed śmiercią Jovene i oczywiście nie miał okazji zobaczyć dołu jej pleców, natomiast miał okazję zobaczyć dokładnie jej szyję na niektórych ze zdjęć i zauważył, że zdecydowanie tych ran tam wtedy nie było. Także pojawiły się one później, prawdopodobnie w momencie, gdy Jovene była mordowana lub chwilę przedtem. I rzeczywiście było to dosyć zastanawiające, no, co spowodowało takie rany, jak to się stało, że one są identyczne, skąd one się tam wzięły. I Lou zaczął pokazywać te zdjęcia różnym ekspertom z tamtejszego uniwersytetu, zaczął się nad tym zastanawiać i dosyć szybko doszli do zgodnych wniosków, a mianowicie te rany zostały zadane przy użyciu paralizatora. Ktoś użył najprawdopodobniej paralizatora, żeby unieruchomić Jovene. Muszę przyznać, że miejsca się zgadzają. Rzeczywiście, gdybym ja miała kogoś porazić paralizatorem, to pewnie celowałabym w szyję albo w bok. I to jest oczywiście tylko teoria, bardzo ciekawa, ale tylko teoria. A to dlatego, że gdy Lou Smith to odkrył, Jovene była już pochowana i minęło zbyt dużo czasu, ekshumacja zwłok już by tutaj niczego nie dała. Także nigdy się do końca nie dowiemy, czy to był paralizator zapewne, natomiast Lou Smithowi udało się nawet odkryć, jaki to mógł być model. Paralizator, który zadałby dokładnie takie rany, to Taser 3400. I jak się już może domyślać, Ramseyowie oczywiście żadnego paralizatora nie posiadali, także musiał on zapewne zostać przeniesiony przez sprawcę i również przez niego ze sobą zabrany. Dodatkowo na zdjęciach z piwnicy zauważono w pyle odcisk buta i był on na tyle wyraźny, że byliśmy w stanie powiedzieć, że był to odcisk buta wyprodukowanego przez firmę Hightech i znów nikt z domowników takich butów nie posiadał, więc znów jest szansa, że to był właśnie odcisk buta włamywacza. Okej, podsumowując, to są mniej więcej wszystkie dowody i argumenty przemawiające za niewinnością Ramseyów. Dajcie mi znać, co o nich myślicie, dajcie znać, czy jakoś zmieniło to wasz pogląd na tą sprawę, czy nie bardzo. Tak jeszcze dodając parę słów ode mnie, to muszę przyznać, że ja zupełnie teraz nie wiem, co o tym myśleć. Zawsze wierzyłam, że Ramseyowie raczej są winni lub mają pojęcie, co się wtedy stało. Natomiast muszę przyznać, że i Lou Smith, i John Douglas mają tutaj kilka bardzo ciekawych argumentów i teraz jestem gdzieś pomiędzy, nie do końca wiem, w którą stronę pójdę. Może jeżeli jeszcze trochę się nad tym pozastanawiam, to sobie wyrobię jakieś zdanie, ale obecnie go po prostu nie mam. Natomiast warto jeszcze dodać, że nie dość, że śledztwo było troszkę zdąbane od początku, ponieważ jak może zauważyliście, w domu Ramseyów, gdy oni tylko odkryli, że ich córka zaginęła, zadaiła się od policji, zadaiła się od znajomych, którzy kręcili się po domu, ci znajomi sami na własną rękę też w tym domu prowadzili poszukiwania, co oczywiście doprowadziło do tragicznego zanieczyszczania miejsca zbrodni, ponieważ w momencie, gdy policja na miejsce przybyła, powinni oni potraktować cały dom jako miejsce zbrodni i wszystkich z tego domu usunąć i nie pozwolić na to, żeby znajomi kręcili się po domu i rozprzestrzeniali swoje odciski palców i DNA po prostu wszędzie, gdzie to tylko możliwe. I nie dość, że w śledztwie były błędy, to też jeżeli chcecie sobie o tej sprawie poczytać, to również możecie się natknąć na wiele błędów i sprzecznych informacji. Ja na przykład, gdy teraz czytałam o tej sprawie, to jakoś tak wylądowałam na anglojęzycznej Wikipedii i tam była właśnie podana informacja na temat tej miski z ananasem i tam było napisane, że odciski palców na tej misce należały do Burka. I tuż obok tego, wiecie, był taki nawias z odnośnikiem, skąd ta informacja została wzięta. No więc byłam zainteresowana, chciałam trochę więcej o tym poczytać. Kliknęłam w ten odnośnik i zostałam zabrana do bodajże artykułu napisanego na CBC News. I tam rzeczywiście była mowa o tej misce, o odciskach palców.
Natomiast w tym artykule była mowa nie o tym, że te odciski należały do Burka, lecz że one należały do Patsy Ramsey. I właśnie trochę czasu zajęło mi ustalenie na 100%, że te odciski palców po prostu należały i do Burka, i do Patsy. Mogliście również słyszeć o śniegu. Mianowicie jedna wersja mówi, że wokół domu Ramseyów było bardzo dużo śniegu i nie było możliwe, żeby podejść do tego okna w piwnicy, nie wchodząc na śnieg, a śnieg leżał tam od jakiegoś czasu, nie było na nim żadnych odcisków butów, także nie ma szans, żeby ktoś się do tego domu włamał przez to okno. A znów z drugiej strony gdzieś przeczytałam, że śnieg istotnie leżał, ale nie wszędzie i istotnie było możliwe, żeby do tego okna podejść nie stając na śniegu. Także tu już znów mamy dwie zupełnie sprzeczne informacje i nie do końca wiadomo, w co wierzyć. Może kojarzycie, że do tej zbrodni kilku świrów się już zdążyło przyznać. Między innymi na przykład John McCart niedawno przyznał się do tej zbrodni pedofil z Colorado o nazwisku Gary Oliva. Natomiast oni oboje jak na razie zostali wykluczeni. Mark Kark zdecydowanie. Sprawa z Garym Oliwą jest dosyć nowa, bo bodajże z początku tego roku. Natomiast on już też raczej został wykluczony. Po pierwsze dlatego, że DNA nie pasuje, a poza tym oni opisując te zbrodnie używają tylko wiadomości, które są powszechnie znane z prasy i z internetu. Nie dodają niczego szczególnego od siebie, także oni najpewniej nie mają z tym nic wspólnego, nie mają pojęcia, co się wtedy wydarzyło. Natomiast tak się czasem zdarza, że różne świry, różni przestępcy, różne zaburzone osoby przyznają się do przestępstw, których tak naprawdę nie popełniły. Także jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na temat tej sprawy, jakie są wasze teorie. I to chyba tyle na dzisiaj. Wybaczcie, że w tym filmie nie było kotów, ale bardzo mi przeszkadzały i musiałam je zamknąć w drugim pokoju. Ale zamiast tego był dziś z nami kot Batman.